Witam w kolejnym filmiku. Jeżeli obraz jest ucięty, należy dać opcję pełny ekran. Witam w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o cykl święta w butelce, będzie to bodajże piąty albo szósty odcinek. Ten odcinek będzie z flakonem. Będzie to zapach, który budzi skojarzenia z takim ciepłym, otulającym klimatem, takim trochę szalikowym, takim słodkawo-zimowym, apetycznym, wsuwanie zapach w klimatach takich górmą jadalnych. Może budzić skojarzenia z świętami, przez ten swój taki ciepły, taki trochę ciasto to no, nie to ciasteczko, to ciastowy klimat takie właśnie mm, upieczone ciasto taki utulający, słodkawy aromat yy, ma w sobie właśnie słodycz wanilii ale takiej wanili, bym powiedziała... Która nie jest jakoś w stronę syntetyczną, ona jest taka bardziej jadalna, ale taka właśnie niechemiczna, taka trochę przyjemno ciastowa, wypiekowa i w ten właśnie aspekt świąteczny. Dodatkowo ona jest taka, bym powiedziała, balsamiczna, żywiczna pozbawioną ono takich, takich bardziej przeprawowych, drzewnych i ma takie niuanse cytrusowe. Właśnie w tak mamy różne cytrusy, też między innymi pomarańczy. I zaraz pokażę dokładnie flakonik, ponieważ jest to odcinek z flakonikiem. Jest to zapach niszowej marki Daddy French Company. Tak wygląda flakonik. Jak widać, też od, odwzorowuje, prezentuje zawartość, czyli że właśnie jest taki ciepły, taki wręcz Bursztynowy klimat, yy, i tutaj zapach się nazywa, nie moja Marzaina, nie wiem, Sin. Także tak to wygląda. Nie jest to jakiś mój ukochany zapach tej marki, dlatego, że ja nie specjalnie przepadam za takimi ciepłymi, czy znaczy ciepłymi, za takimi yy, słodkimi klimatami. Tutaj jednak ta wanina jest wyczuwalna, ja wolę jednak wanilię w innym wydaniu, koniecznie takim jadalnym. Także bardziej z czymś przełamano. Ona tutaj jest trochę przełamana tymi cytrusami. to masz i tak ten klimat, taki słodkawo waniliowo żywiczny dominuje. Jeżeli ktoś lubi waniliowe klimaty, to, to na pewno świetna propozycja, zdecydowanie świąteczna. Dajcie znać, czy znacie. To jest też taki zapach w klimatach Colon Missions, chyba tak to się mówi, minimes. Mam taką większą odlewkę. To są takie również klimaty podobne, czyli takie ciepłe, y słodko takie wręcz y płynne, ale jednocześnie nie jakieś wylepiające. Czyli jest to słodycz, ale taka. Hmm. Ona może zęblić, owszem, ona jest w dużej, dużej ilości, jest taka stuprocentowa słodecz i to taka słodecz jednak idąca w stronę jadalną. Także dla miłośników wanili, dla miłośników słodkich klimatów, bardzo słodkich klimatów, na pewno bardzo dobre parametry. Dla mnie jednak zbyt słodki, także raczej ze mną ten zapach nie zostanie. Ja lubię jednak słodecz, z czego... In wynikającą, z takich nut słodkich jednak bardziej na przykład już karmel do mnie przemawia w perfumach, Tofinie, nie wanilia niekoniecznie także bardziej słodeczny, nie wiem, jakichś owoców, białych kwiatów także to bardziej, natomiast jak ktoś lubi wanilia myślę, że ciekawa propozycja gdzie nie już jakiejś takiej płaskości, taniości syntetyczności, gdzie ta wanilia właśnie jest fajnie wkomponowana, bo jest w takim klimacie żywicznym, co nadaje jednak takiej właśnie płynności i szlachetności zapach i na pewno jest taki płynny esencjonalny tak, i po prostu on jest tutaj wszechobecny. Robiłam odlewkę, robiłam też inne, zapachy były w użyciu, ale po prostu on tutaj wszystko już zdominował, także postanowiłam, skoro tak idealnie pasuje i będzie z z takim wypiekiem, ciastem świątecznym, to to jest dla mnie miłośników takich słodyczy, typu właśnie jak jest Brit yy, woda perfumowana... Yy. Takich słodyczy, nie wiem, generalnie takich naprawdę już takich mocnych, mocnych słodyczy świątecznych Nie wiem, jak na przykład Bois d'Ore, czyli złote drewno z butikowej serii Van Cleef Arpest, też będzie w, tej, w ramach tej serii świątecznej, czyli takich ciepłych, żywicznych, słodkich z wanilią, z migdałem, z, właśnie z migdałem podrobnym typu heliotro, z bobem, bobem tonką, bo tonka tutaj chyba też jest właśnie... Ten kolor bardzo dobrze oddaje, on jest taki właśnie... Płynny, esencjonalny, taka płynna yy, esencja, która niesamowicie osładza, ociepla. To może być dobry zapach na mroźne klimaty.